tu aktywnie włączył się w nasze linie cały świat. Sami Państwo widzicie, że mamy poparcie w Australii, w Stanach Zjednoczonych. Gość niedzielny też się włączył. Gość niedzielny też się włączył, tutaj mi koleżanki odpowiadają. Każda reakcja, ta negatywna i pozytywna, jest warta tego, aby zwrócić uwagę na to, że ktoś chce nam, kobietom, zabrać nasze prawa do wolności, a my na to na pewno nie pozwolimy. Myślę, że zgromadziliśmy się tutaj, bo jesteśmy za nowoczesną Polską. Jesteśmy za taką Polską, w której szanowane są prawa wszystkich, również prawa kobiet. Nie jesteśmy tutaj dlatego, że uważamy, że aborcja jest dobra. Jesteśmy tutaj dlatego, że uważamy, iż o swoim zdrowiu, o swoim życiu ma decydować kobieta. Wolny wybór! 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 Moje przemyślenia z tej tu... Z tego spotkania są takie, że gdyby nasze prababki, nasze babki, nasze matki walczyły o to, o co walczą tu dziewczyny, to nas by tu nie było na tym rynku. Połowy z nas by tu nie było na tym rynku. Poza tym jeszcze taka jedna myśl. W sobotę walczyliśmy na Osirze o życie dziewczyny, która była ciężko chora. Zbieraliśmy środki na to, aby mogła się rehabilitować. I nagle ci sami ludzie, którzy tam walczyli o życie, przychodzą tutaj i krzyczą śmierć. Przedsiębca, ja jestem przeciwko aborcji i nie życzę sobie, żeby na forach publicznych ksiądz mówił do mnie, że jestem morderczynią. Nie życzę sobie, żeby... Powiem jeszcze jedno, przedsiębca Romana. Ja jestem katoliczką i bardzo mnie boli, że ksiądz, bo nie powiem, że kapłan, że ksiądz ma taką małą wiarę w katoliczki. Bo katoliczka dobrze wychowana, wierząca w swoje, nie pójdzie do aborcji. I bardzo mi żal, że Kościół tego nie rozumie. A prawo wyboru, bo nie jesteśmy państwem wyznaniowym, należy się nam wszystkim. I to są trudne decyzje. Jak ksiądz urodzi, to ksiądz będzie mógł zabierać w tej sprawie. My, ja i Olga, nie jesteśmy jeszcze pełnoletnie. Ale doskonale wiemy, że ta sprawa już nas dotyczy. Bo zaraz tą pełnoletność osiągniemy i pójdziemy do wyborów i będziemy głosować na takich ludzi, którzy nie będą politykami sumienia, ale będą politykami ludzi. Jak ocenia Pani to, co tutaj się dzisiaj dzieje? Czy spodziewała się Pani aż tylu kobiet i tylu panów? Nie tylko ja nie spodziewałam się tak wielu osób, i kobiet, i mężczyzn, kobiet z dziećmi. Rozmawiałyśmy tutaj z kobietami, które przyszły na dzisiejsze spotkanie. One wszystkie są pod wrażeniem ilości osób, które chciały się włączyć w to wszystko, co się dzieje dzisiaj w całej Polsce, w każdym mieście. Uważa Pani, że ten głos zostanie usłyszany przez rząd i wzięty pod uwagę? Ja dzisiaj mówiłam o tym, że podobne sytuacje właśnie z ustawami, które zaostrzały aborcje, były również w poprzedniej kadencji. I wtedy nie było, znaczy najbardziej słyszalnym głosem był głos tych wszystkich, którzy wozili nasze zdjęcia, nasze nazwiska przy obrazkach zakrwawionych. I to było najtrudniejsze w tym wszystkim, co przechodziłam w tamtej kadencji. W tej chwili ten głos kobiet, które mówią, nie, to my chcemy mieć najważniejszy głos w tej debacie, w tej dyskusji, jest naprawdę najważniejszy. I ja dzisiaj, decydując o tym, co się stanie z danym projektem, będę miała więcej odwagi pewnie i więcej świadomości tego, że za mną stoją kobiety, które chcą decydować o sobie samej.